Spotykamy się w wyjątkowym dla Warszawy miejscu pod pomnikiem bohaterów warszawskiego getta. Organizatorami dzisiejszej uroczystości są Fundacja Szalom, Stołeczna Estrada, Tramwaje Warszawskie oraz Teatr Żydowski w Warszawie imienia Ester Rachel i Idy Kamińskich. Przed ponad 22 laty ten pomnik, u którego stóp dzisiaj stoimy, pomnik bohaterów getta warszawskiego, został dzięki Fundacji Szalom i dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odnowiony, odbudowany właściwie od samego początku. Dzięki temu co roku możemy się spotykać w tym wyjątkowym miejscu i dziś już po raz 15 wspólnie pamiętać. Na dzisiejszej uroczystości witamy serdecznie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków parlamentu, przedstawicieli ministerstw, placówek dyplomatycznych i ambasad. Witamy przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy, przedstawicieli organizacji żydowskich, sprawiedliwych wśród narodów świata, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej, witamy harcerzy oraz media zgromadzone na dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witamy wszystkich Państwa podczas dzisiejszych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Szanowni Państwo, list od Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek odczyta wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska. Szanowni Państwo,
uczestnicy i organizatorzy uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jak co roku w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, pogrążeni w zadumie i głębokiej refleksji, pod pomnikiem bohaterów getta oddajemy cześć Żydom pomordowanym w czasie II wojny światowej w obozach zagłady, w gettach, na ulicach miast i w małych miejscowościach. Druga wojna światowa stworzyła Holokaust, rozlała morze nienawiści, rozpaczy, samotności i łez. Bolesne wojenne doświadczenia wyryły głęboką bliznę w ludzkich sercach i umysłach. Odcisnęły piętno na narodach, położyły się cieniem na kolejne pokolenia. Machina nazistowskiej zagłady pochłonęła miliony istnień ludzkich. Zniszczyła wiarę w humanistyczne wartości, podeptała godność oraz zabiła ufność w człowieczeństwo, dobroć i miłosierdzie. Dziś nie możemy pozwolić, by ofiara wyniszczenia narodu żydowskiego została zapomniana. Jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, Marek Edelman, powiedział, że nienawiść jest dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. Historia wciąż uczy, że przyzwolenie na zło, nietolerancję i kłamstwo nie prowadzą do pokoju, lecz niszczą to, co przez lata osiągnęliśmy dla dobra wspólnego. Niech słowa Marka Edelmana będą dla nas wszystkich przesłaniem w budowaniu więzi między ludźmi oraz narodami. Ważne jest, by pamięć o Holokauście pozostała wciąż żywa, nie tylko w sercach nielicznych już świadków, lecz przede wszystkim w świadomości kolejnych pokoleń. Chyląc czoła, oddaję hołd ofiarom hitlerowskiej zagłady. Z wyrazami szacunku Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, głos oddajemy Wicemarszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Prosimy bardzo. Auschwitz-Birkenau. Ból może spowodować zmianę. Ból powoduje cierpienie. Ale ból nie może powodować, że zmieniamy, inaczej mówimy o faktach. Dziś składam hołd wszystkim ofiarom tej największej w dziejach ludzkości zbrodni. Dla nas, Polaków, pamięć o tej zbrodni ma wyjątkowe znaczenie. Zagłada zniszczyła cały żydowski świat, który tworzył się i rozwijał w naszym państwie. Pozostałości tego świata przypomina i upamiętnia Muzeum Polin. 3 miliony polskich Żydów zostało zamordowanych. To połowa tych wszystkich Żydów, którzy zginęli w Shoah. Niestety, ocaleli tylko nieliczni. Nazistowskie Niemcy niszczyły także ślady kultury, aby na trwałe wymazać z naszej pamięci. Chcieli wymazać istnienie tej wielkiej kultury z pamięci nie tylko nas, ale całego świata. Dlatego my, Polacy, mamy szczególny obowiązek pamiętać o naszych żydowskich sąsiadach, znajomych, przyjaciołach, pamiętać o ich kulturze. Ale szczególnie ważne, żebyśmy pamiętali o tej niewyobrażalnej zbrodni, w wyniku której zostali zgładzeni.
I wszyscy mamy świadomość, że w dyskusji o Holokauście nie może zabraknąć głosu z Polski. Naszym obowiązkiem jest przypominanie tego wszystkiego, do czego zdolny jest człowiek, który kieruje się nienawiścią do drugiego człowieka. Totalitarny terror nie zrodził się w jednej chwili. Rasizm i antysemityzm długo zatruwały umysły ludzkie. Dziś dobrze wiemy, że niereagowanie na zło powoduje, że rozprzestrzenia się one z wielką siłą. Naszym obowiązkiem jest także przypominanie prawdy. Prawda o tym, dlaczego wybuchła II wojna światowa, jakie miała konsekwencje i kto ponosił w tej wojnie największe ofiary. Musimy przypominać, że jej konsekwencją był Holokaust, ale także eksterminacja Polaków, Romów i wielu innych narodowości. Zakłamywanie historii II wojny światowej to obrażanie godności tych ludzi, którzy w niej zginęli, którzy w niej oddali swoje życie. Uniemożliwia to także wyciąganie wniosków z przeszłości, aby nie popełnić kolejnych zbrodni i błędów. Dla mnie, jako dla warszawianki, te uroczystości w tym miejscu mają wyjątkowe znaczenie. Bo przecież powstanie w warszawskim getcie nie powstało z powodów militarnych. Ono wybuchło dlatego, żeby bronić godności ludzkiej, godności człowieka. I nie sposób dzisiaj po raz kolejny nie przypomnieć słów Marka Edelmana. Mówiła o tym przed chwilą pani marszałek. Bardzo dużo mówił Marek Edelman o tym, że nie możemy być obojętni na Holokaust, że nie możemy być obojętni na zło, że musimy temu się sprzeciwstawać. Ja zacytuję jego słowa, bardzo ważne. Bo obojętność w pewnym momencie jest tym samym, co morderstwo, zabójstwo. Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. To twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła. To wciąż dla nas jest bardzo ważne przesłanie. Przesłanie ważne każdego dnia. Dlatego walczmy z nienawiścią. Nie bądźmy obojętni na zło. Szanujmy i kochajmy ludzi. I pamiętajmy o tym, co człowiek może zrobić człowiekowi. Ta pamięć powinna być dla nas bardzo, bardzo ważna. Dziękuję. Dziękując za te słowa pani marszałek, chcemy oddać głos wiceprezydentowi miasta stołecznego Warszawy, panu Michałowi Olszewskiemu. Jak co roku, tu przed pomnikiem warszawskiego getta wspominamy jedną z najbardziej tragicznych kart w historii naszego miasta. Jedną z najbardziej tragicznych kart w historii naszego kraju, narodu żydowskiego, ale także ludzkości. Bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nietolerancja, szowinizm oraz nacjonalizm podsycany nienawiścią do innego narodu spowodował tak tragiczne rozmiary. Nigdy więcej nie mieliśmy sytuacji, która tak tragicznie wpisała się w karty historii naszego miasta, narodu żydowskiego, naszego kraju, całej Europy. Dokładnie 75 lat temu Thomas Mann powiedział, ciesząc się z zakończenia wojny, smutną refleksję, że nazizm został pokonany tylko militarnie. Dlatego wszystkim pokoleniom jesteśmy winni jedną deklarację, jedną obietnicę, patrząc na to, jak bolesne rany wyryto w tym mieście. Nigdy więcej. Zero tolerancji dla nienawiści, dla szowinizmu, dla podsycania negatywnych emocji do drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym nie tylko dziś, ale każdego dnia, patrząc
co się dzieje wokół nas. Abyśmy tu mogli spokojnie przyszłym pokoleniom spojrzeć prosto w oczy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu organizatora dzisiejszych uroczystości Fundacji Shalom głos zabierze pan Dawid Szubli. Tadeusz Różewicz w Złocie napisał. Filozof Heidegger, pisząc o współczesnej, zmechanizowanej produkcji rolnej, mimochodem wspomniał o produkcji zwłok w obozach koncentracyjnych i komorach gazowych. Odbywa się liczenie Żydów, Cyganów, Niemców, Ukraińców, Polaków, Rosjan. Czasem rachunek się nie zgadza. Popioły wymieszane z ziemią zaczynają powstawać przeciw sobie. Za sprawą żywych dzielą się i biją. Sączy się trupi jad. Czyste jak łza złoto zamienia się padlinę. Szczerzy zęby i znów zaczyna się liczenie. Nikt już nie pamięta, ile waży jedna łza ludzka. Czym jest ta łza ludzka? Ile warta jest ta jedna łza ludzka? Jest warta wszystko, bo łza jest bólem. Janusz Korczak mawiał, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To co, gdy dziecko cierpi? W takim razie cierpi cały świat. A co, gdy cały naród jest mordowany? Powoduje to wyrwę w całej ludzkości. Pustkę, która dotyka nas wszystkich z biegiem czasu. Pamiętamy o poetach, twórcach, aktorach, wybitnych pisarzach, ale nigdy nie będziemy pamiętali o tych, którzy nie mieli okazji, żeby żyć pełną piersią. Byli ojcami, matkami, babciami, dziadkami, dziećmi. Chcieli pokazać się światu. Nie będziemy pamiętali o rodzinach, których nie zdążyli często założyć. O dzieciach, które nie zdążyły się narodzić. Wszyscy mówimy o tej przestrodze. Jest to dziś szalenie ważne. 75 lat po wyzwoleniu obozu Auschwitz-Birkenau. Nienawiść i brak tolerancji są wszechobecne. Ludzkość ciągle szuka nowych ofiar. Chcielibyśmy powiedzieć, że wyciągnęliśmy lekcje z historii, ale nie możemy, kiedy nienawiść rozprzestrzenia się dzień w dzień. Żyjemy dziś w innych czasach, wprawdzie wykorzystywana jest inna retoryka, inne słowa, ale zamiar pozostaje taki sam. Pamiętajmy w tym wszystkim, że Holokaust był zaplanowaną, instytucjonalnie zorganizowaną i systematycznie przeprowadzoną eksterminacją 6 milionów obywateli Europy. Nie da się zrozumieć tego wydarzenia, bo nie da się pojąć nienawiści. A więc jak do tego doszło, jak to się stało? Dziś te pytania stają się ważne nie tylko po to, żeby zrozumieć przeszłość, ale aby te wydarzenia się nigdy nie powtórzyły. W świecie, w którym codziennie słyszymy o nienawiści na tle etnicznym, religijnym, mniejszościowym, słowa te mogłyby łatwo stać się frazesem. Ale stoimy tu, przed pomnikiem bohaterów getta. Ludzi, którzy, jak moi zacni przedmówcy mówili, nie walczyli o swoje życie, walczyli o swoją godność ludzką. Nie sposób nie przypomnieć słów hymnu getta warszawskiego. Napisał go Herz Glik, dowiedziawszy się o walkach w getcie warszawskim. Hymn nazywa się Zupnisz Kejmu, czyli Nie mów nigdy. Polski słowo wziął Nie mów nigdy, oto jest ostatnia z dróg. Mrok sinego nieba dni, pogodę zmógł. Przyjdzie dzień nas wytęskniony z wszystkich dni. Zadudni światu, werble, krok nasz werble, oto my. Ci ludzie zginęli, ale nie pozwólmy, aby ich głos zginął wraz z nimi. Nie pozwólmy jako obywatele świata, obywatele Europy, jako Polacy i jako każdy z nas z osobna, jako jednostka, żeby nienawiść mogła się rozpowszechniać.
Niech każdy z nas dorzuci dziś swoją małą cegiełkę i spowoduje, że śmierć tych 6 milionów ludzi będzie nie tylko przestrogą dla ludzkości, ale bodźcem do zmian na lepsze. I doprawdy, gdyby każdy z nas tą cegiełkę dorzucił dzisiaj, odczuwalibyśmy te zmiany. Zmiany, w którym świat nienawiści zamienia się w świat tolerancji. Zniszczenie zamienia się w budowanie wspólnoty. Nie pozwólmy, aby głos tych 6 milionów umarł. Niech stanie się on jednym głosem i zabrzmi po wszechkrajach. Nigdy więcej. Szanowni Państwo, słowa listu przesłania sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na dzisiejszy dzień odczyta pani Mariola Raszke z Centrum Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Że nigdy o tym nie zapomnimy. Obiecujemy, że opowiemy historię ofiar i będziemy składać im hołd, czego wyrazem jest obrona prawa każdego człowieka do życia w godności, w sprawiedliwym i pokojowym świecie. 75 lat temu wyzwolenie obozów zagłady zakończyło rzeź, ale przeraziło cały świat. Kiedy to ludzie dowiedzieli się o okropnościach zbrodni nazistowskiej. To właśnie te przerażające wydarzenia stały u podstaw utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, która skupia państwo wokół pokoju i naszego człowieczeństwa oraz zapobiega ponownym zbrodniom przeciwko ludzkości. Odrodzenie się nienawiści w ostatnich latach, począwszy od brutalnego ekstremizmu po ataki na miejsca kultu, pokazuje, że antysemityzm, bigoteria, rasizm i uprzedzenia nadal głęboko w nas tkwią. Minęło już 75 lat od Holokaustu, a neonaziści i zwolennicy białej supremacji rosną w siłę. Nieustannie pomniejsza się znaczenie Holokaustu oraz bagatelizuje, lecz wręcz zaprzecza odpowiedzialności sprawców. Jednak tak długo, jak trwa ta nienawiść, tak długo trwać będzie nasze postanowienie, by ją zwalczać. W tym dniu i każdego kolejnego dnia będziemy czcić pamięć ofiar Holokaustu. Będziemy dążyć do prawdy, upamiętniać i nauczać poprzez budowanie pokoju i sprawiedliwości na całym świecie. Dziękuję.